Witajcie, Tosti z Kości. Dawaj. Dziś w Kości Play pogramy sobie sobek dla dwóch graczy, czyli nową nowość od Catch-Up Games. A z tego co niedawno żeśmy się dowiedzieli, gra wyjdzie także w Polsce dzięki Hobbitom. Także pierwsze co w sobku rzuca się w oczy, to oprócz tego, że jest na dwie osoby, to naprawdę świetna oprawa graficzna, no ilustracje są tu naprawdę rewelacyjne, bardzo mnie się to podoba. Ale dobrze, o czym jest sobek? No tak jak już usłyszeliście, jest to dwuosobówka, w której to będziemy poruszać się po planszy i zdobywać różne dobra, które następnie będziemy sprzedawać. A wszystko to będziemy robić za pomocą znacznika Ankh, który wskazuje kierunki i na kafelkach będą znajdować się takie tu ciemniejsze miejsca. To będzie oznaczało, że po zabraniu tego kafelka Ankh musi być ułożony tak. Na innych kafelkach będzie tak, a na innych jeszcze będzie po skosie. I to będzie ścieżka, która będzie pokazywała, skąd kolejny gracz może wziąć. Dobra, to tak na szybko, żebyście wiedzieli, o czym tu mówimy. Więc przejdźmy sobie do rozłożenia. Rozkładamy sobie planszę, losujemy tutaj 5 żetonów takich jak się tam ludzików w łódce. Z drugiej strony te żetony mają różne zdolności, o tym wam jeszcze opowiem. Bierzemy kafelki, musimy osobno odłożyć sobie jasne, są to kafle startowe. I tak, po 2 takie rozdajemy sobie, a następnie kolejne 4 układamy na środku planszy. Zawsze orientacja musi być taka sama ku górze. I tak, tutaj na środku macie takiego, powiedzmy, ptaka. Oznacza to, że kafelki na środku uzupełniane muszą być zgodnie z wskazówkami zegara od tego symbolu. Na kolejnym, powiedzmy, kręgu, czy w tym przypadku kwadracie, macie dokładnie tę samą sytuację, czyli też uzupełniamy od tego miejsca. No i finalnie tutaj mamy znaczek tego, powiedzmy, trzeciego naszego toru i też uzupełniamy w ten sposób kafelki. Kafelki główne, jak już widzicie, dzielą się właśnie na te startowe, na ciemne te już prawidłowe i na takie z postaciami. Postacie w tej grze będą nam dawały różne dodatkowe zdolności i te kafelki akurat muszą być zakryte. Czyli wchodząc na te pole, nie wiemy, jaka postać się tam kryje i co dzięki niej będziemy mogli później zrobić. Czyli tak, 2 kafelki, 5 kolesi w łódce, rozkładamy resztę kafli. Te, które zostaną, tworzą stosik. Na bazie tego będziemy uzupełniać, jeśli nam jeśli się okaże, że w ramach naszego ruchu nie będziemy mogli dobrać nowego kafelka. Oprócz tego oczywiście Ankh, który zaraz wyląduje na planszy. Bierzemy też 2 takie żetony korupcji. O tym też za chwilę. Resztę żetonów z kolesiami w WC układamy w pobliżu, bo będzie korzystała z tego jedna z postaci. Bierzemy też taki tu ładny woreczek. Tam wrzucamy debeny, czyli monetki. Tutaj ze sopkiem na jednym obliczu i z wartością na drugim. Tu już Tomek pokazuje na planszetce. Macie, ale czemu pokazujesz, widzą do góry nogami? Macie pokazane, jakie wartości na tych monetach się znajdują. Monety te zawsze będziemy dobierać losowo, więc nigdy nie wiadomo, co nam się trafi. No i oprócz tego, jak już właśnie Tomek to trzymał, mamy taką podpowiadajkę, która nam mówi, co robią żetony, jakie mają akcje po drugiej stronie, a także ile, jakich jest kafelków. No i dzięki temu widzimy, że te, które są najdroższe, jak kość słoniowa, jest ich najmniej. Te, które są najmniej warte, jest ich oczywiście najwięcej. Oprócz tego mamy też taką podpowiadajkę, co dana postać robi w grze. A po drugiej stronie kryje nam się tor punktacji, który od razu nam pokazuje, że będziemy dostawać punkty za debeny, za monety, które mamy, a także za każdy po kolei z tych symboli
przemnożony skarabeusz razy płytka. Bo tak też tu będziemy robić punkty, coś jak King Domino. Będziemy sprzedawać sobie sety, będziemy liczyć właśnie ilość razy te skarabeusze. Dobrze, jak już mamy rozstawioną grę, to będziemy mogli sobie zacząć. Pierwszy gracz wybiera dowolny kafelek ze środka. Oczywiście powiedzmy, że ja zacznę, zobaczę co tu mam na ręce i co by mnie interesowało. Czyli tak, bierze dowolny, następnie kładzie ank w odpowiednim kierunku, a to bierze taniacko do ręki. I teraz, co może zrobić Tomek? Tomek może zrobić jedną z trzech rzeczy, bo mamy trzy możliwe opcje do wykonania w tej grze. Możemy wziąć kafelek, przy czym patrzymy na kierunek anka i bierzemy pierwszy możliwy za darmo i następnie obracamy anka w odpowiednim kierunku. Albo możemy wziąć dowolny w danym kierunku, na przykład mogę wziąć od razu tę postać, ale wszystkie, które minąłem, których nie wziąłem, trafią mi niestety tutaj do korupcji, co pod koniec może dać dużo punktów przeciwnikowi. Jest to pierwsza akcja, którą możemy wykonać. Drugą akcją, jaką możemy wykonać, jest to zagranie postaci z ręki. Czyli mamy jakiegoś bohatera, zagrywamy go i wykonujemy jego akcję. I wreszcie trzecią rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest sprzedaż towarów. Jeśli mamy minimum 3 kafelki tego samego towaru, albo posiadamy Jokera, który wygląda w ten sposób, wszystkie te zielonkawe są Jokerami, to możemy je sprzedać. Oprócz tego, tu może gdzieś zdradzimy jakąś postać, postacie także mają w lewym górnym narożniku przynależność do któregoś z setów. Czyli możemy wymieszać dowolnie konkretne dobro z Jokerami, z postaciami. Ważne jest to, że rozkładając pierwszy set, musi być tam co najmniej jeden kafelek konkretnego dobra, ale w następnych etapach będziemy mogli dokładać już do utworzonego setu kolejne kafelki, pod warunkiem, że oczywiście mamy minimum 3, ale mogą być to już po prostu 3 jokery. I tak naprawdę to są wszystkie akcje, które możemy wykonać, czyli dobrać kafelek, użyć postaci, sprzedać, wyłożyć się z setu. Jeśli jesteśmy jeszcze przy dobieraniu kafelków, to niektóre kafelki posiadają w rogu debena, monetkę. Oznacza to, że jeśli dobieram taki kafelek, muszę od razu zdecydować, czy biorę go na rękę, czy sprzedaję. Jeśli sprzedaję, to losuję z woreczka monetę, oczywiście nie pokazuję przeciwnikowi wartości i odkładam na bok. Jeśli biorę na rękę, no to już później nie będę miał możliwości sprzedania. Dobrze, czyli tak wyglądają te nasze akcje, które możemy wykonać. Jak będzie wyglądało punktowanie? Tak jak mówiłem, będziemy punktować za wartość debenów, tych monet, ale także za sety. Tak jak widzicie, na niektórych są skarabeusze, na niektórych nie ma. Prosta sprawa, jeśli mam powiedzmy 3 rybki, jednego skarabeusza, to ten set warty jest po prostu 3 punkty. Ale jeśli będę miał 4 kości słoniowe i 3 skarabeusze, to ten set będzie warty aż 12 punktów. Oczywiście zanim będziemy się cieszyć, będziemy musieli też sprawdzić naszą korupcję, czyli ile zebraliśmy tutaj kafelków. I tak, jeśli mam tych kafelków mniej niż przeciwnik, to dobieram monetkę. A oprócz tego, za każde 3 kafelki mniej, które mam niż przeciwnik, dobieram kolejną monetkę. Czyli de facto korupcja nam minusów nie daje, ale za to da dodatkowe punkty i to możliwe, że całkiem sporo naszemu przeciwnikowi. No i tutaj mamy żetoniki, którymi będziemy poruszać się właśnie po torze punktacji, a po drugiej stronie 50, jeśli przekroczymy oczywiście te 50. No dobra, to żeby nie było, jeszcze na szybko przelecimy postacie, jakie tu mamy, co będzie się mogło dziać. Czyli tak, mamy architekta, który pozwala nam
dobrać. A widzicie, nie wszystko wam powiedziałem o sprzedaży. Bo w momencie, kiedy sprzedajemy set, z automatu dobieramy jedną z tych pięciu postaci. Zaglądamy, co tam pod nią jest, wybieramy jedną i od razu tę akcję musimy zagrać. Gdy tu się skończą postaci, nie uzupełniamy ich, nie bierzemy tych żetonów. Te żetony są właśnie dla architekta. I tak, architekt pozwala nam wziąć trzy takie żetony, wybrać jeden z nich i zastosować. Będziemy mieli też tu hyperestów, którzy pozwolą nam wziąć, przeszukać naszą korupcję i zdecydować o tym, jaki rodzaj dobra wyrzucamy lub czy wyrzucamy wszystkie jokery, jakie się tam znajdują. Kurtyzana pozwala nam dołożyć jeden lub dwa żetony do już setu, którego mamy. Normalnie musimy mieć trzy, żeby dołożyć. Merchant, kupiec pozwala nam wziąć dowolny kafelek z planszy bez poruszania ankiem i bez dorzucania kafelków do korupcji. Królowa pozwala nam wziąć trzy pierwsze kafelki z góry od razu na rękę. Wezyr pozwala spojrzeć na kubkę korupcji przeciwnika, wybrać sobie jeden kafelek, dobrać do ręki. Skryba każe zredukować przeciwnikowi rękę do 6, czyli trzymamy kontakt długo, aż ktoś uzbiera już potężną rękę i wtedy mu dowalamy. No i złodziej, losowo losujemy żeton od przeciwnika. Oczywiście widzimy tyły, więc wiemy, gdzie jest ewentualnie postać, jeśli chcielibyśmy zabrać mu postać. No i zanim przejdziemy do gierki, jeszcze szybko żetony kolesi w wódkach. Piramida mówi, że możemy wykonać jeszcze raz całą swoją turę. Tutaj dostajemy po prostu podwójny mnożnik, który dokładamy do jakiegoś swojego setu. Tutaj ta mumia mówi o tym, że ściągamy wszystkie płytki z naszej korupcji z powrotem na rękę. Tutaj mamy jeden lub dwa punkty korupcji, które dajemy przeciwnikowi. 7 punktów, 2 punkty plus 1 monetka, a monetka minimum to 3, czyli na pewno warte minimum 5 punktów. Dobieramy dwie monety, jedną sobie zostawiamy. No i chyba najciekawsza rzecz, wskazujemy palcem, który kafelek ma wziąć przeciwnik. Patrzymy, jak jest ustawiony ank i kładziemy na przykład ten żeton z palcem tutaj. Przeciwnik w swoim kolejnym ruchu musi zrobić dobór kafelka. Dobiera ten, a reszta trafia oczywiście na korupcję. No i ostatnia już chyba rzecz, kiedy gra się kończy lub co się stanie, kiedy zabraknie nam możliwości wzięcia żetonu. I tak, jeśli w mojej turze chciałbym wykonać ruch, wziąć żeton, a ang jest tak ustawiony, że już w całej linii nie ma żadnego żetonu, to bierzemy te, które zostały tu na boku i od środka wewnętrznego, tutaj zewnętrznego po kolei będziemy rozkładać tyle, ile możemy, aby pola uzupełnić. Natomiast jeśli w którymkolwiek momencie gry którykolwiek z dwóch graczy nie będzie miał żadnej akcji, czyli nie będzie mógł zagrać postaci z ręki, nie będzie mógł wystawić żadnego setu i nie będzie mógł wziąć kafelka, gra automatycznie się kończy. Jego przeciwnik ma jeszcze szansę, jeśli ma jakiś gotowy set na ręce, którego nie zdążył wyłożyć, odłożyć go na bok, za co przynajmniej nie dostanie minusowych punktów, ale nie dostanie też w ogóle żadnych. Natomiast reszta kafelków, jakie mu zostało na ręce, muszą trafić do korupcji. I tyle. Podliczamy punkty i wszystko. To co? Lecimy z tematem, lecimy. Ja wziąłem już płytkę, pierwszą rybkę, ustawiłem ank do pionu. I dajesz. Dajesz, nie przestajesz. No i w poprzek. I masz to. Okej, okay, dobrze. No to co? No to ja chcę wziąć... No krówki chcę wziąć. Czyli biorę, zdejmę to i pod kątem. Ja też idę po krówki. I tu już na prosto. No dobra. Ja pamiętam właśnie, że jak obracamy to... Tak, no to nie możemy się pomylić. Istotna sprawa. Ja biorę kolesia. Ha! I co w momencie, kiedy biorę kolesia, tam nie ma
symboli. Nowa nowość. Nowa nowość, o której oczywiście nie wspomniałem. W momencie, kiedy bierzemy postać, ustawiamy Ank dowolnie jak chcemy, ale tak, żeby wskazał co najmniej jedną płytkę, którą będzie można dobrać. Czyli co? Czyli ja wskazuję w ten sposób. Czyli jedno, jedyne pole, z którego mogę skorzystać i ustawiasz. Bardzo dobrze. To co? Weźmiesz galaretki? Nie, wezmę sobie kolejną postać, bo postacie są super. Okej. Okay. A to jak ustawimy? No to ustawimy w ten sposób. Dobra. No dobrze, kurczę, miałem sprzedawać, a zbieram postacie. No i okej, czyli jakby to teraz bym chciał ustawić. Tak, tak. Tak, tak, proszę. Tak cię ustawię. Dobrze. To ja w takim razie... zagram postać. Będzie to królowa, Kleopatra, czyli biorę 3 z góry na rękę. I okej, twój ruch. Ja sprzedaję. O kurczę. 3 krówki. I dlatego dostanę 3 punkty na koniec. Albo więcej, jeśli dołożysz. Tak, dobra, sobie żetonik. Znaczy możesz podejrzeć każdy i zdecydować, jak jest, którego używasz. Aha, no to ale żeś szybko zdecydował. Takie ciekawe. No dobra. Tego chodzisz obu, nie? Że mu... To operacja. Ja ci dodaję 2 do krótki. Cienki. Taki to ja bonus. Wystawiam się także, tym razem z rybek. Ja spojrzę, co tam jest. No dobrze, to co? To ja wezmę tutaj ten żeton i dołożę sobie do rybek, czyli w tym momencie mam już 4 razy 4, 16 punktów za ten secik. Pochwal mnie. Twój ruch. Dobra, ty. Panie Sobek, panie. Co Sobek? No Sobek, na mojej trasie albo postać. Co, znowu postać mam brać? Na tyle trudno, że no... Wezmę rybki. I teraz, mogę je sprzedać za monetę. Mogę dołożyć je do setu. W secie będą warte na pewno 4 punkty. A monetki minimum 3. Więc chyba warto zaryzykować. Zatem od razu odrzucam i losuję z wora. Miejmy nadzieję, jakąś potężną ilość. No. To mógł nie podglądać na ekranie. Teraz. Twoja kolej? Moja kolej. No teraz widzę, że już masz ich tyle, że zagram postać, która będzie kazała zredukować ci płytki do 6. Co, tylko jedna? Poczekaj. Nie, bo się wystraszyłem, że taki słaby ruch. No dwie tylko. No zawsze. No i okej, twój ruch. No i czas sobie tak. Podam. Tak. Muszę podejrzeć jakieś to... Ciekawe. Ciekawe. Wszystko jest strasznie tu ciekawe. Ciekawe. Pamiętaj, że trzeba od razu wykorzystać. Więc to, co trzymasz w ręce, to jest bardzo ciekawe, no nie wykorzystasz w tym momencie. Czemu? No bo jest to kazanie wzięcia żetonu z torów, który wskazuje Ank. Mhm. A nie wskazuje nic. A to będzie wykonanie drugiej rundy, a to już nie pamiętam. Monety chyba, punkt. Mhm. I losujesz sobie monetkę. Chyba naj. Dobrze. W tym wypadku to było najlepiej. W tym wypadku jest mój ruch. Jak widzicie, Ang nie wskazuje nic, chce dobrać płytkę. Zatem ściągamy Ang.
I zaczynamy rozkładać, tak jak mówiłem, od środka, zgodnie ze wskazówkami. Czyli tak, 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 ta zasunięta. I jedziemy teraz tutaj. No i oczywiście jak rozstawię, jest nadal mój ruch. Wybieram tak jak na początku, jedną z czterech płytek. Ustawiam ank i jedzie Tomek. Dokładnie tak. Dokładnie, patrz jak pięknie się to wszystko rozmieściło. A jeszcze będzie możliwość uzupełnienia. Oczywiście, kiedy nie można uzupełnić, gramy tyloma, ile ich tutaj zostało. Kurczę, rybki czy krówki? Kuszące, ale wezmę krówki. Chciałem rybki, wezmę krówki. Jan pod kątem. I twój ruch. No, czyli będzie, że to zasada, o której przypomniało mi się pod koniec gry. Ale oczywiście, jeśli macie postać, to możecie ją zagrać. Jeśli możecie wykonać akcję, to wykonujecie. Jeśli nie, to nie. Ale jakby odwleka was to. A ja mimo wszystko nie chciałbym mieć tej postaci, więc zagrywam możliwość przeszukania swojego... swojego... Tak. swojej kupeczki korupcji i mogę odrzucić wszystkie kafelki jednego dobra albo jokery. Nie mam nic. Twój ruch. To ja nic nie mam. Odłożyłem jeszcze kafelki na korupcję. Tak. Gdybyśmy normalnie, gdybym zakończył, a Tomek miałby jeszcze jakiś set, nie mógłby go dołożyć dla punktów, ale mógłby go odrzucić z gry, żeby nie doszedł do korupcji. Niestety to Tomek finalnie zakończył. Czyli co? Tak, przełóżmy sobie to na boczek i zaczynamy podliczanie punktów. Dobrze, czyli jedziemy za kość słoniową. Widzę, masz całe nic. No ładnie w debenkach ci poszło. Ja mam 3 kości razy 6. 18. 18. Następnie jedziemy za... O kurczę, nie spojrzałem, ile tu masz tego węgla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6. O, shit. 8, 6, to jest mój ten. 48. What? Co tu się stało? W ogóle nie patrzyłem. Nie patrzyłem, ile to ty ma. Dałeś mi to. Ja nie może dam. Co za głupota. No dobra, jedziemy ryby. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5 razy 15. 4. Dwa, gdzie? 15. 20. No, no. Kurczę. 38. Gonie. Dobra. Siano. Siano, siano, hajs. A, jeszcze tych nie policzyliśmy. Marmurki przeskoczyłem, bo patrzę u siebie ryby. Dobra. O nie. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 36. Czyli to będzie i 34. Mm-hmm. Będzie 84, nie? Dobrze. To siano rybki ten. To rybki policzyłem. Siano raz, 2, 3, 4, 5. 5 razy 2, 10. Raz, 2, czyli 48. 3, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I krowy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 razy raz, 2, 3, 4. Całe 24, czyli tu i 22. Ja mam 3. Raz, 2, 3. Czyli tak, tyle jeśli chodzi o zwierzęta. Teraz monety. Moja cała za 5, czyli 27. Ja dostaję 21. No to i to. I 2. Tak jest. 21, czyli tu 7 i zostaje ile? 14. 14. Tak, no 114. Ale to jeszcze tak. Z tego, nie? No ale to niewiele, bo teraz za to, że Tomek ma więcej, to ja biorę sobie jednego debena. I 7 punktów dla mnie, czyli 34, szaleństwo. A następnie za każde 3 mam 2, no ty masz w sumie 7. 7, no to jeszcze aż 1 dobiorę. Ło! Za całe 5, 39.
No cóż wam mogę powiedzieć? Nie wiem czemu w ogóle... Nie wiem, no tak skupiłem się tutaj na zbieraniu swojego... Ostatnie ruchy moje były. Dołożenie tego, dołożenie tego i włożenie tego. Tak to miałem jeszcze chyba 12 tych. Bo miałem z każdego po dwa, a ty mi pozwoliłeś wziąć ten... No w ogóle nie upilnowałem. No widzicie, czym się kończy nieupilnowanie przewagą... To też chciałem tego do Jokera dołożyć do tego, a później ty mi pozwoliłeś wziąć galerię. 25 punktów więcej zdobyłeś. Czyli co? Trzeba było łykać tę korupcję, kombinować i tyle. I moja nota gry się zmieniła diametralnie. Moja też. In minus. A moja in plus? Czyli tak właśnie wygląda sobek na dwie osoby. Z tego co już możemy wam powiedzieć, to bardzo ważne jest obserwowanie przeciwników, w tym przypadku jednego, więc nie powinno być to tak trudne. Mi niestety się nie udało i dlatego Tomek mnie zmiażdżył. Skupiłeś się na krówkę. Tak jest. Czyli co? Nie zostaje nic innego jak czekać na polskie wydanie od Hobbitów. A póki co, jeśli chcielibyście spróbować zagrać, to oczywiście zapraszamy na nasze wydarzenia, do naszych klubów, czy na nadchodzące targi Hobby, gdzie robimy wielką strefę gier, gdzie ten tytuł i wiele innych będziecie mogli zagrać. No i klasycznie, zalajkujcie, skomentujcie, odwiedźcie nas na fejsie czy innych Instagramach i co? Do zobaczenia przy stole gdzieś, nie? Dokładnie. Dzięki. Cześć. Cześć.